Kacper, co my robimy, bo ta babka jest mega dziwna. No niby tak, ale przecież nie będziemy z nią mieszkać. No. Mieszkanie jest takie sobie, ale jak pomalujemy, wstawimy nasze meble, no będzie okej. Okay. No w sumie masz rację, bo jak tak sobie postawiamy tak po swojemu, no to może być całkiem, całkiem fajnie. No. To co? Bierzemy i będzie z głowy? No, nasze wspólne mieszkanko. O, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Kurde, te roboty to już dawno nie było. Kacper, a to nie jest nasza ekipa pustająca? No tak, no faktycznie, no to wygląda, ale zbieg okoliczności. Kacper, ty wiesz, co to może oznaczać? Tutaj są pluskwy. Nie, no co, ty pewnie przyszli tylko tak profilaktycznie. Albo dobra, wiesz co, lepiej zapytam faktycznie. Przepraszam, panowie. Tak, słucham? Nie wiem, czy nas pan kojarzy. Robili panowie u nas odpluskianie w salonie kosmetycznym. Tak, pamiętam. I u znajomych w mieszkaniu też. Tak. Dzisiaj też robicie jakąś dezynsekcję, tak? Nie, na grzybach byliśmy. Oczywiście żartowałem. Działaliśmy piętro wyżej. Okej. Okay. Kacper, mnie już ręka spędzi. Nie, no co, to niemożliwe, żeby te robale przychodziły z mieszkania do mieszkania. Właśnie, że to jest możliwe. Niestety te łazy potrafią przejść wszędzie, a wentylacją to po całej kamienicy. A państwo tutaj mieszkacie? Nie. Tyle dobrze. Jakby co, wiecie, gdzie nas szukać. Tak, dobrze, dziękuję. Do zobaczenia. Kacper, my rezygnujemy. No nie ma mowy, nie będziemy tutaj mieszkać. Nie no, Melcia, no co, ty nawet nie wiemy, czy te robale tam są. Nie, to jest jakaś klątwa. Melcia, no nie wiem, mogę poprosić panów, żeby sprawdzili to mieszkanie. Zaraz po prostu oszalejemy, wszystko spędzi. Ale Mela, no... Te mnie spędzą. Ale przecież nic tu nie masz, no. Myla! Nie, Kacper, wszędzie sobie mieszkajmy, naprawdę wszędzie, tylko nie tutaj, nie z tymi pluskwami, jak dam radę. Stop, przestań! Nie masz żadnych pluskiew. Przecież sama wiesz, że to tak od razu nie swędzi, tylko dopiero po jakimś czasie. No niemożliwe, żeby 5 minut temu cię pogryzło, a teraz już wszystko cię swędzi. Aha, czyli mnie dopiero zacznie swędzieć, tak? Dzięki. Myla, no! Myla, poczekaj. Popatrz. Nie masz ani jednego ukąszenia, ani jednego robala, nic. Nic nie masz. Nie, to jest jakaś trauma, po prostu ja nie zniosę tego drugi raz, Kacper. Dobrze, Melciu, kochani, już spokojnie, no. Pójdę, powiem pani, że rezygnujemy.